wjechałem z Wrocławia, też tam mówił, że tak do Sarary, mówi, o, podobno będzie walczył MMA, mówię, nie wiem, dopytam się, powiem, przekażę, żeby ma, nie mówić tego ciężaru. Tak. Podchodzę i masz wyciszyć głośnik. Tak. I podchodzę, masuję zawodnika, mówię, ile jest. I on podniósł, stoi, ile było, mówię, tyle. Jak to? No. Nie miałby w ogóle pretensji żadnego tutaj gdzieś bólu dupy, jak mi się dzisiaj często mówi, że ktoś kradnie moją robotę. Dla rozrywki na gali Fame MMA byś zawalczył? Baton.pl, producent i dystrybutor żywności ekologicznej. America Cars, import out z USA. Syntagen Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Invette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Ja z takich właśnie jeszcze też numerów, ale tutaj bez podawania nazwisk, pamiętam, że osoby takie mniej lubiane przykładowo na zgrupowanie na kadry, to właśnie takie maś typu Bengaj czy coś, to jeszcze przed wyjściem góry to potrafiliśmy czyjeś gacie na przykład posmarować takim Bengajem i jak się na przykład już w gniewie kurwa na 1500 metrów komuś jaja zapocą, a tu nagle się okazuje, że jeszcze Bengaj kurwa szczypie po jajach, to to jest to nie ma ratunku, nie ma ratunku. Tak, niektóre musi. Ale słuchajcie, to nie ja, jak coś to nie ja. Co tego nie? Dobra, czyli powiedz mi tak, z tych boxplayów to już było po prosto trójbój, czy gdzieś tam jeszcze po drodze było to pchnięcie kulą? Nie, pchnięcie kulą było wcześniej. Było pierwsze, tak? A to było takie akademickie. Ale to chronologię troszeczkę zaburzyliśmy, ale proszę cię, powiedz mi też o pchnięciu kulą, bo ja bardzo często gdzieś tutaj lubię porównywać przynajmniej cios wyprowadzany do techniki pchnięcia kulą, a skoro miałeś z tym styczność, no to możemy liczyć, że będzie dobry luj ogłuszać. Tak, chodzi też o to, chodzi też bardziej o to, że mięsień jest najbardziej spędny, jest najbardziej rozciągnięty. W twoim przypadku rozciągnięcie mięśnia i zakres ruchu jest najlepszy, nie? Mm-hmm. Czyli wiadomo, że teraz jak ja jestem takim, mam taki gabaryt, to te pchnięcie będzie, to uderzenie będzie takie pchane. Tak. I to samo jest w rzutach, tak? Mm-hmm. Że ten, ta naprawdę, jakbyś zobaczył takiego, taką osobę, która pcha kulą, jakbyś zobaczył, jak on wygląda, mm-hmm. to jest dużo bardziej zapuszczony niż ja. Tak. Że jest troszeczkę grubszy i nagle byś go zobaczył. Tam nie tak musi być sylwetki kulturysty. No tak samo jak widzisz nieraz sylwetkę powiedzmy danej osoby, która bije. Tak. Nagle widzisz gościa, który wygląda tak jak, troszeczkę jak luj, a nagle podchodzi, uderza i nie wiesz, co się stało. Tak. Po prostu. Bo tak samo jest, ale też chodzi o siłę ciosu, jeśli chodzi o pnięcie kulą, to wracając, już Sowieci dawno to mówili, czyli powiedzmy w każdym sporcie, czy masz lepszą sprawność fizyczną, będziesz lepszy, nawet w trójboju siłowym. Mm-hmm. Jeżeli będziesz miał dobrą dynamikę i będziesz sprawny fizycznie, to będziesz miał też maksymalny wynik lepszy. Po czyli będziesz dobrym atletą, czyli tak? u nas też tak samo jest, żeby coś ciężkiego, nie możesz być wolny, żeby zrobić ciężki ciężar. Mm-hmm. Chyba, że jesteś mega silnym, tak? Ale jakbyś poprawił tą dynamikę, to szybciej po prostu pokonasz tą drogę, tak? Mm-hmm. A tak samo jeśli chodzi o pnięcie kulą, Sowieci dawno to już mówili, że po prostu to jest fajne. I tak samo w pięciu kulą są takie jak wieloboje kulowe. Czyli masz mega dużo rzutów, czyli jedną ręką, lewą, prawą, od boku, za głowy. Tak jak było jakieś takie zajęcia w przedkartki, tak były jakieś takie testy spełnościowe na WF-ie, tak? Rzucałeś piłką lekarką za pleców, mierzyło się odległość. Mhm. No tak samo w pięciu kulą. No nie oszukujmy się, to jest sam ruch. Tak samo, jak ja bym stał, jest skręt tułowia przez biodro, przez koordynacja ruchowa. Cały ruch. Tak, cały ruch. No tak samo jak z ciosem, nie? Mm-hmm, no tak samo, jak ja pchnąłem kulą i nagle potem gdzieś. Teraz jestem przekonany, że mimo tego, że tam wyciskałem ze 180 kg na klatkę, jak pchałem, to myślę, że teraz pchałem ciąć siarę, to jestem pewny, że w tamtym momencie, będąc dużo słabszy fizycznie, to z miejsca bym pchnął tyle samo, co teraz, będąc dużo silniejszy. Myślę, że na pewno gdzieś tam wielokrotnie do ciebie trafiło takie pytanie, bo również to jest pytanie, które mnie często ludzie zadają. Jakie jest ćwiczenie? Jesteś fachowcem również w trójboju siłowym, czyli na tej fizyce się znasz bardzo dobrze. Jakie jest na przykład ćwiczenie na siłę ciosu? Czy potrafiłbyś, nie wiem, odpowiedzieć jednym zdaniem, dwoma zdaniami, nie wiem, całej właściwie... No nie ma takiego ćwiczenia. Nie ma takiego ćwiczenia, czyli akurat to dobrze, bo na szczęście skoro rozmawiam z fachowcem, to ja też zawsze odpowiadam, że nie ma takiego ćwiczenia, ale tak, rozumiem no, dlaczego. No, znaczy no szybkość i wszystko, moc, tak samo siłę, tak musi być szybki i szybki. Mocny musi być silny i szybki. No to szybkość będziesz trzeba był wszystkimi innymi ćwiczeniami, tak, znosimy, chcesz zrobić moc, ale wiadomo, że nawet można porównać, że trójbój siłowy u ciebie, tak, czy powiedzmy jak będziesz, mam nadzieję, że będziesz w MMA Coś tam. Coś tam donoszą, że takie rzeczy mają pojawić. Tak gdzieś tam słyszałem, wiesz, jak wjechałem z Wrocławia, też tam mówił, że tak do Sarary, on mówi, o, podobno będzie walczył MMA, mówię, nie wiem, dopytam się, powiem, przekażę, też nie wiem. Ty, że wychodziłem z domu, też mnie ktoś zaczepił, to coś takiego pytał, także no coś podobno jest na rzeczy. Tak. To sam wiesz o tym, że tak samo można porównać, że
nie wiem, różne wiosłowania wszystkiego, wszystkie chwyty, tak samo jakbyś chwyciał kogoś, tak samo. Tak. Jeśli chodzi o wyciskanie takie dynamiczne, powiedzmy z gumą, gdzie robisz tą moc, 2-3 powtórzenia dynamiczne, szybkie, przechodzisz do, powiedzmy, do rzutów piłką, przechodzisz do izometrii, to tak samo będzie budowało tą siłę i szybkość, nie? Jeśli chodzi o siłę uderzenia, tak samo, nie? No nie ma takiego co, no... Ćwiczenia nie ma jednego ćwiczenia, nie, no. Nie ma. No ja też odpowiadam, że nie ma. Jest to zajebiście złożony ruch właściwie przez pracę nóg, przez biodro, właśnie dynamika biodra. I myślę, że tu chyba się z tym zgodzi, że właściwie taka, że dwa ćwiczenia, które bardzo mocno doceniłem, czyli rwanie, zarzut, dwubój siłowy, nie? No tak. To się opiera na takiej dużej, bardzo dużej dynamice bioder i właściwie przede wszystkim to, że kopnięcie wypuszczane z biodra, jakkolwiek by to kuriozalnie brzmiało, boks również przede wszystkim trzeba wyrwać z bioderka i ta dynamika bioder, to jeśli ja bym miał komukolwiek cokolwiek wypowiadać, to zawsze mówię... Nauczcie się tego dwuboju, tak? Czyli rwanie, zarzut pod rzutem. Tak, no zwłaszcza ale... ten zarzut, to faktycznie staje zarzut, się tak, dużym kluczem. Zarzut tak, ale rwanie już niekoniecznie, no bo każdy, nie oszukujmy się, każdy zawodnik stoi w tej gardzie. Bo tak nie trzeba tej... przyjmować ciosu, żeby mieć takie tutaj z czasem zawiasy, nie? Tak. Wiesz, jak stoisz w tej pozycji, czyli zasłaniasz, wiesz, barkiem, tak. jak zasłaniasz barkiem w całej pozycji, tą całą twarz, masz od razu wysunięty bark. Mhm. Bo to też w pozycji jest tak, że często zawodnicy, którzy walczą, mają taką pozycję troszeczkę wysuniętych barków do przodu. Tak? Ja często w swoim tutaj podopiecznym powtarzam, że no, sylwetka fightera to są właśnie te zaokrąglone barki do środka, tak. wąsko trzymanej gardy. Tak, tak, no to też w będzie w tej mówię, pozycji, garcie, no to tak, czyli trzymanie w takim overheadzie, trzymanie tej sztangi u góry, no to jest prawie u niektórych zawodników. Mówię prostu... tylko do tego, żeby faktycznie tak, no, że jest niemożliwe, nie ale zarzut głowę, ale taki, dopóty, tak. dopóki biodra gdzieś tam się nie uruchomią i tak. odpalą. Dużo to samo kętne, tak samo swingi, wszystkie już daje jakieś snecze, że ta ręka jest otwarta, tak samo pomoże to wszystkim. No to skoro jesteśmy w twojej koronie już na dzień dzisiejszej dyscyplinie, która chyba już nie będzie się zmieniała, chyba już zostaje. Nie, zostaje taka miłość, chyba że mnie tak mocno namówicie, że zrobię tonę, mam nadzieję. A właśnie nie ubiegaj, bo właśnie no. dawaj mi taki, w takim razie, co jest na, jaki jest punkt na mapie związany z trybunem siłowym, co do osiągnięcia, co zostało zrobione, a co będzie zrobione. Okej, okay. W tamtym roku taki plan był mocno, mocno się zacisnąłem na klatkę, trochę mnie bolały plecy, jakaś tam kostka, coś tam, nie chciało mi się, nie ukrywam, troszeczkę byłem leniem, jeśli chodzi o przysiady, no bo też klatkę nie ukrywam, łatwo się trenuje, jeśli tak. chodzi szybko, się regenerujesz, jeżeli trenujesz sam trójbój, cały trójbój, tak wzmiażdżysz układ nerwowy, że po prostu ciężko się funkcjonuje. To, żeby tak nie zrobić popołudniowej drzemki w mojej wadze, że to jest ciężko przeżyć cały dzień i cały czas progresować, mając tyle... Gdybyś miał dwójkę dzieci, to się dowiesz, kurwa, zapomnisz szybciutko o drzemce popołudniowej, bo drzemka popołudniowa była moim ulubionym elementem życia, a od 8 lat już, kurwa, mi nie towarzyszy także. Nie chciałbym być, kurwa, złym prorokiem, ale cieszę, póki możesz, nie? Dobra, okej. Okay. Ale wracając do tematu, gdzieś miałem taką szybką wizję, bo chciałem jakby zrobić, jako najmłodszy, bo 28 lat chciałem, by Artur Kapsak zrobił wynik w wieku 28 lat, chciałby być ćwiarę, 250 kg zatrzymaniem. Chciałem to zrobić jakby szybciej, by takim być najmłodszym, najmłodszy. No to się to nie udało, na 250 się to tam naderwałem. Wróciłem do sprawności, że po tej kontuzji jeszcze wycisnę 235 i teraz mi się wydaje, że już jestem na ten ciężar. I taki prognostyk jest taki, że chcę wycisnąć teraz 250 kg w najbliższym czasie i później po prostu szykować się po te 1000 kg takie wymarzone. Jak osiągnę te 1000 kg, no to wtedy może przyjdziemy do ciebie, może mi coś potrzebujesz, szykuję. Nie ukrywam, że tak szczerze, chciałbym kiedykolwiek nawet wyjść w takiej totalnej, amatorskiej walce, nawet czy to będzie boks, czy coś w tym stylu, takiej amatorskiej, żeby poczuć tą adrenalinę. Nie chodzi mi o to, żeby wyjść w takiej zawodowej, nie mówię, tak? Tylko po prostu, żeby wyjść w jakimś turnieju, obojętnie jakim, żeby się kiedykolwiek sprawdzić, tak sam dla siebie. Przygotować, sprawdzić się amatorskiej. Tak, kilka informacji, patrz. Ja po pierwsze nie będę czekał, aż wy tą tonę wyrwiesz i za chwileczkę cię gdzieś tu przetestujemy, sprawdzimy. No tak właściwie dla większego fanu, dla zabawy. Druga rzecz, zajebiście też mi imponuje to, co powiedziałeś, bo do mnie też część osób przyjeżdżających po prostu na treningi, którzy właśnie 100% mają świadomość tego, że nigdy nie będą zawodowcami, którzy nie chcą być zawodowcami, ale mówią do mnie coś takiego: Tomek, strasznie bym chciał przeżyć po prostu element wejścia do walki i to nie ma znaczenia format tego wydarzenia, bo to po prostu jest sama walka, jest zajebiście istotne to, co się dzieje między linami, też w klatce. Tomek chce przeżyć tą noc po prostu, kiedy nie śpisz ze stresu, z nerwów, kurwa, myślisz o tej walce, bo dopóki tego nie przeżyjesz, możesz cały czas tylko gdybać, tak. A znamy się na tyle, na ile nas sprawdzono, także zajebiście też się jaram tym właściwie, że masz po prostu to podejście, które traktujesz jako wyzwanie samo dla siebie, tak, a nie musi być ono od razu, kurwa, sfinansowane, tutaj skomercjalizowane, ile kurwa fejmu, ile pieniędzy, choć też...
choć też muszę zaznaczyć, że nie mam z tym już takiego problemu, jak jeszcze miałem do niedawna. Mówiąc o Fame, to od razu oczywiście mamy na myśli tą samą organizację i do niedawna cała masa zawodników obrażała się, że ci ludzie kradną nam pieniądze. Ja to po prostu potrzebuję dość mocno oddelegować, że my mamy sport. Dzieją się też pewne wydarzenia bardziej jako rozrywka, wygląda to bardziej jako cyrk. I jeśli ja nie uważam się za cyrkowca, to dlaczego mam być zakompleksionym gościem żyjącym właściwie wydarzeniami na tamtej platformie? Tak. Bardziej chciałbym przeżyć ten po prostu poczucie tego strachu, nie? Jak się mu wychodzi, jak do tego podejść, tak? No bo nie oszukujmy się, no jakbym się cię zapytał pewnie, czy ty się boisz, każdy przeżywa stres, no głupi się nie boi. Ja się boję, ja starze się boję, znaczy inaczej. Jest taki stres, poparty stres, strach, to wszystko się gdzieś tam przeplata, to jest właśnie takie naprawdę olbrzymie emocje, które po prostu trzeba umieć okiełznać, opanować, wziąć głęboki wdech. I po prostu nie panikować, zimna krew. To jest zimna krew, nie? To nauczył mnie też sport od dziecka, nie? Czyli nie wiem, gdybym miał dziecko, to nawet nie chciałbym, żeby było zawodowym sportowcem, obojętnie. Nie chciałbyś? Znaczy, nie naciskałbym na to. Jeżeli by chciało, to nie, okay. No naciskanie to w ogóle zupełnie. Okay, ale na pewno bym chciał, żeby... Wiem osoby, które trenują sport i trenowały w moim, jakby co poznałem, to w samym życiu, no kurczę, jeżeli trenujesz, masz zawody, stresujesz się tym. Ja na przykład pochodzę z bardzo biednej miejscowości, gdzie jest 60 mieszkańców, tak? Skąd pochodzisz to w takim razie? Kolejnej Góry, Kokaczewska mała miejscowość Płonina. Płonina. Pozdrawiamy całą Płoninę. Płoninę, pozdrawiam wszystkich. Ile, tak? Ile osób mieszka w Płoninie? Około 60-50. To mnie na 7 mieszka 20. Tak to wszystko wygląda, że wiesz, takie poczucie, że gdzieś byłem na jakimś poziomie sportowym, potrzebowało to, że miałem jakiś stres, tak? Że jestem ze wsi, że przyjeżdżam, jest tyle zawodników, a mam mniej pieniędzy, jak to będzie. Tak. I później powiedzmy w życiu, nie wiem, wszystkie egzaminy, wszystko, co jest egzamin? A dużo osób, Jezu, nie śpię, bo mam egzamin. No to jest egzamin, no, to jest strach, nie? Wyjściem do walki jest takim strachem. To jest mega przeżycie, a nie jakiś tam egzamin, nie? Że to nawet jak to dziecko będzie miało, to póki ono będzie miało jakieś takie zatarcie, znaczy zacięcie do sportu, nie wiem, takiej systematyki i wszystkiego, to później też będzie mu po prostu życie łatwiej. Myślę, że to można wspiąć jedne taki wspólny mianownik, że to przede wszystkim buduje charakter. Dokładnie. Że na każdym kroku to, co powiedziałeś, tutaj może obciążony układ nerwowy, podejmując kolejne ćwiczenia, kolejne wyzwania, mówisz, kurwa, już mam dość, nie chce mi się, ale jednak jeśli wiesz, czym jest dyscyplina i się tego nauczysz i potrafisz właśnie nie odpuszczać w trudnych momentach, to się przekłada w życiu. Ja muszę powiedzieć, że tak samo też uważam się za takiego charakterniaka i to myślę, że z jednej strony z urodzenia, bo taki zawsze miałem temperament, a dwa, że to życie mnie po prostu sprawdza na każdym kroku. Ja takie kurwa testy, takie egzaminy, właśnie takie naprawdę dużo cięższe, przechodziłem wielokrotnie i później jeśli się mierzysz z czymś w życiu, to naprawdę łatwiej się do tego podchodzi i również dlatego swoje dzieci chciałbym i chcę sport, one na szczęście również nie mają do tego żadnej tutaj obiekcji, tylko raczej... No bo tak najważniejszym elementem, tak mi się wydaje, jakby patrząc na to, każdemu się wydaje, że najważniejsza, znaczy to nie wiem, czy się ze mną zgodzi oczywiście, tak mi się wydaje, czy tam się interesuje, powiedzmy oglądam boks i dla mnie takim jakby, oglądam MMA, ale takim głównym taką dla mnie dyscypliną sportową to jest boks. Okay. Nie wiem, czy taka dla mnie szermierka techniki w ogóle. Lubię to oglądać, tak samo nie wiem, jestem wychowany, to mój ojciec zawsze ogląda, zawsze to oglądamy i w ogóle zrobimy ten temat, interesuje się tym. To wydaje mi się, że na początku co się liczy, to liczy się twój charakter, czy się nie boisz. Drugie, twoja wytrzymałość, a trzecie dopiero technika. Tak mi się wydaje, że na samym końcu dopiero wychodzi takie coś w tym stylu, że elementy techniczne, wszystko to się nauczysz. Mm-hmm. Na początku albo charakter się nie boisz i wytrzymałość tego. A czy wydaje, gdzieś tam staram się to szybko przetrawić w głowie. Pytanie też chyba na jakim szczeblu, tak? Bo jeśli mówimy po pewnym szczeblu, na przykład walk zawodowych o mistrzostwo świata, to wiadomo, to oczywiście. No to tutaj każdy musi mieć charakter. No jakbyś nie miał charakteru, to byś tam w życiu nie był, tak, nie? Ale chodzi mi ogólnie, że powiedzmy, jak jesteś amatorską walkę, to czym się, co będzie ważniejsze? Ta osoba w amatorskiej walce, powiedzmy, nie mam, to będzie, nie wiem, mamy kask i wszystko. Mhm. To będzie się liczyła się wytrzymałość, czy jesteś w stanie wytrzymać, czy się wytrzyma płuco? I czy po prostu nie zrobisz kupy? A czy wiesz co, to tak, to na tym niskim poziomie, na tym niższym szczeblu, to przykładowo, kiedy ja na przykład mam swojego zawodnika i widzę na przykład jego rywala, który już gdzieś tam go przyczaiłem troszeczkę jak się rozrzewa i widzę, że jest lepszy technicznie i widzę, że może tego mojego wypykać, to wiesz, słuchaj, nie grajmy w szachy na jego warunkach, bo nam postrąca wszystkie pionki, za chwilę pójdzie po kurwa królówka, po króla, będzie po nas, tylko nie grajmy według jego reguł, tylko od razu rób rozpierdol, rób zamieszanie, po prostu on jest dobrym technikiem, poukłada cię, czuje lepiej dystans, wypunktujecie, nie pozwól mu na to, kurwa, zepsuj tą walkę po prostu, zostaw nogi z tyłu, rzuć się na niego i wtedy w takiej sytuacji masz lepsze zdrowie, zajedziemy go, jak będzie zmęczony, zacznie popełniać takie książkowe błędy, że za chwilę cała ta technika nie będzie nic warta i tu bym się zgodził, że faktycznie tylko na odpowiednim szczeblu każdy musi mieć psychę, każdy musi mieć wytrzymałość i wtedy chyba ta technika i taki wtedy kunszt sportu ma prawo wygrać. No, tak samo psychika. Nie? Ja nie ukrywam tak samo, że często jest też tak, że jak już nie wierzysz w to podejście,
Nieraz tak jest, że już podchodzę do tego i mam w głowie chyba nie podjąć. Jak widzę ten strach w oczach. Nieraz podchodzi zawodnik mi takiego ściężaru, takiego nie wiem. Ty byś marzył o tym, żeby wycisnąć, nie wiem, 150 na klatkę. Mhm. I nagle masz te 145 i nagle pojawia się tylko taka cyfra, 150. I ja patrzę na ciebie i na przykład małego zawodnika, tak. Widzę już strach. I ja mu tego nie mówię, ale ja już wiem o tym, że on tego nie podniesie. Tak. Bo już jest przegrany, bo tylko usłyszą tą liczbę. Często też jest tak, że na przykład jak przychodzę i ludzie walczą o medal, to przychodzę, jak jest speaker, to na przykład wyczytuję, nie? Tomek Sarara, 150 kg przygotowane. Szykuje się Mateusz Palikowski, tak? To ja mówię na przykład, żeby nie mówić tego ciężaru. Tak. Podchodzę i masz wyciszyć głośnik. Tak. I podchodzę, masuję zawodnika, mówię ile jest. I on podniósł to i mówi, ile było, mówię tyle. Jak to? No. Jak on by wiedział o tym, że tam jest tyle, to zależy od zawodnika, bo też zawodnicy, jaki charakter mam zawodników, tak. Tylu każdy ma inny charakter. I to nie się stosuje przed walką, znaczy przed walką, w czasie tak się wszystko, tak. Nie? Ale to jest to samo, że właściwie tutaj przenosząc to na moją dyscyplinę sportu, czasem zawodnikowi nie wolno mówić, że na przykład ten gość jest mistrzem Polski, kurwa, 3 razy z rzędu został, a mój zawodnik dopóki tego nie wie, wychodzi jak do zwykłego kelnera, którego ma nabić, wykona walkę życia. A jeśli mu się momentami powie, że słuchaj, bo uważaj, bo to jest przejebany zawodnik, to on od razu dostaje paraliżu i właściwie przestaje walczyć już przed samą walką. To dokładnie to wszystko jest ta odpowiedź na to wszystko, jak dużo jest często tak, że no nie oszukujmy się. To, że znasz metody treningowe, programowanie, siłowe, wszystko tak samo jak walki, i wiem, że to w ogóle nie szanuje tych trenerów, którzy jak ktoś nie przedźwigał twoich na plecach coś, albo ktoś nie przewalczył, to często jest też tak, dużo jest zawodników, którzy robią tarcze, treningi, przygotowanie metodyczne do całej walki, a nigdy nie przewalczył walki. To co ty możesz wiedzieć o tym strachu, o tym wszystkim, co na przykład tak ja bym ci tłumaczył, co ty wiedziesz, co masz podejść, co czujesz na podejście niestartującym. Ale mam kilka flagowych przykładów. Na rynku polskim, na rynku właściwie światowym, to zacznę może od tego globalnego zasięgu, Mike Passanier, to jest taki naprawdę trener mistrzów, Badra Harry'ego, Karasakiego, Mike Jim z Amsterdamu, z Holandii, taka powiedzmy ikona sportu walki, to jest gość, który ma w życiu jedną walkę, którą przegrał przez knockout. W życiu był kelnerem, został później trenerem mistrzów. Na polskim podwórku Tomek Mamulski, to jest mój dzisiejszy trener, który nie miał nigdy swojej walki zawodowej, a muszę powiedzieć, że swoim takim totalnym, bardzo dużym doświadczeniem i tym, jak to się dzisiaj popularnie mówi, know-how, bo myślę, że spędził setki, tysiące rund w narożniku, również wie, co się dzieje w głowie zawodnika w momencie, kiedy stoi z boku. Ma do tego takie naprawdę bardzo dobre podejście, stojąc z boku, potrafi chyba wejść w głowie zawodnika. Więc też jeszcze do niedawna, czy powiedzmy nie, to już troszeczkę wody w rzece upłynęło, kiedy tam to moje myślenie się zmieniło, ale kiedyś sądziłem, że w akcie to nie ma opcji, żeby ktoś, kto tego nie przeżył na własnej skórze, nie potrafił tego później z boku dobrze sprzedać, a dzisiaj już muszę powiedzieć, że... Tak, ale jest to rzadkość. Tak, jest to ewenement, to prawda. To tak. A skoro już tak, mamy w takim razie, wiemy, że Mateusz Pawlikowski to nie jest... Zwykły koksiur, tego to jest gość, który przeszedł naprawdę różne dyscypliny sportu, jest skoordynowany, jest pchnięcie kulą, ja pchnięcie kulę bardzo często. Nie, wywołałeś na co mnie pestię, że muszę dobrze uderzać. Cisza na planie, tak, wiemy w każdym razie, że jesteś gościem skoordynowanym, który przechodził przez różne dyscypliny sportowe, pchnięcie kulą, sporty walki również. Mega mnie cieszy, że nie masz ciśnienia na to, żeby robić sobie jakieś tutaj na siłę próbować szukać atencji i robić walki zawodowe na galach, ale pytanie, gdybyś dostał propozycję walki na gali zawodowej, to jakbyś się do tego odniósł? Wziąłbyś taką walkę, czy nie? Jakbym się musiałbym się do niej przygotować, czyli bym jej nie wziął, bym wiem, że się ośmieszę. Czyli byś finalnie byś nie wziął, tak? Nie. Musiałbym się na przykład do niej przygotować, czyli przeżyć to, powiedzmy, jakąś amatorską walkę. No, nie chciałbym, powiedzmy, tak wchodzić w... Ale to wiesz, ten proces trwałby gdzieś z 5 lat, 4, no, żeby dać ciebie zawodnika i dopiero wtedy... No ja czuję się sportowcem, chcę wtedy, to tak. Okej. Okay. Jakbym chciał przeskoczyć tak, tego... Już mówię, nie miałbym w ogóle pretensji, żadnego tutaj gdzieś bólu dupy, jak mi się dzisiaj często mówi, że ktoś kradnie moją robotę. Dla rozrywki na gali Fame MMA byś zawalczył? Tak. Znaczy tak, powiedzmy tak i nie, ale to zależy w jakim okresie. I zależy za ile. Tak, zależy, no dokładnie. Jasne, że tak. To jest minus. Jeżeli bym się spełnił w swoich założeniach sportowych, że już nie chcę być trójboistą i osiągnąłem to, co zrobiłem. Okej. Jeżeli ja bym przyszedł, to bym zależnie, ciężko mi teraz opowiedzieć. Jeżeli bym wstał rano przed lustrem i bym powiedział, okej, mogę zawalczyć, czuję sam się ze sobą dobrze, okej, biorę tą walkę. Jakbym się czuł, że chyba nie tak, to jej nie chcę. Jak to się mówi, najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zapraszam. Coś potarczujemy, dobra? Tak. No to opcja.